Ofertę deweloperów, biur obrotu nieruchomościami, pracowni projektowych, instytucji ubezpieczeniowych oraz firm wyposażenia wnętrz i banków można było poznać w trakcie toruńskich targów nieruchomości, na które w dniach 27-28 września 2014 roku zaprosiły targi toruńskie. Targi były doskonałym miejscem na poznanie pełnej oferty rynku nieruchomości z Torunia i okolic oraz możliwość sprawdzenia zdolności kredytowej i uzyskania pomocy prawnej. Targi cieszą się dużym powodzeniem ze względu na to, że to jest jedyne miejsce, gdzie klient, czyli ten, który chce kupić nieruchomość, może podejść i może sprawdzić kilku deweloperów, porównać ceny, porównać warunki i wybrać dla siebie najlepszą lokalizację i również mieszkanie. To ilu tych deweloperów w tym roku wystawia się na targach nieruchomości? W tym roku 28 wystawców, czyli właściwie cały Toruń, który cokolwiek robi dla tego człowieka, który chce kupić mieszkanie bądź dom. Na toruńskich targach nieruchomości poznaliśmy nową deweloperską ofertę apartamentowca, którego budowa ma ruszyć wiosną przyszłego roku na obrzeżach toruńskiej Starówki. Nieco zapomniana ulica Świętego Jakuba może stać się jednym z najbardziej prestiżowych miejsc do zamieszkania. Myślę, że udało nam się znaleźć wyjątkową lokalizację w skali miasta, bo to jest lokalizacja, która pozwala nam zrealizować zupełnie nową inwestycję w samym sercu, czyli na toruńskiej Starówce i jeszcze dodatkowo z atutem w postaci widoku na Wisłę, czyli łącząc de facto dwa największe atuty tego miasta i w efekcie tego proponujemy właśnie takie rozwiązanie. Już teraz patrzę na nią, świetnie nawiązuje, czy łączy się z tym gotyckim murem Torunia. Dokładnie. To było dla nas największe wyzwanie, czyli zrealizowanie projektu, który z jednej strony będzie łączył tą architekturę, tą starą zabudowę Starówki, a z drugiej strony będzie też pokazywał, że to jest jednak obiekt, który pochodzi z tych czasów. To nie jest udawanie starego obiektu, tylko właśnie nowoczesny obiekt, który elegancko nawiązuje do tej kultury, do tego sąsiedztwa, które tutaj jest, że tak powiem, dosyć istotnym też elementem. Wydaje mi się, że udało nam się to osiągnąć i że faktycznie ten projekt spełnia te kryteria i możemy być tylko z niego dumni. Powiedzmy, dla ilu rodzin jest ten budynek przeznaczony? To jest 27 mieszkań, z czego mamy możliwość pewnego łączenia, także to może być ewentualnie tylko mniej tych mieszkań, na pewno nie więcej. Te mieszkania są jeszcze dostępne, czy już lista chętnych jest pełna? Lista chętnych powstaje, ona się, że tak powiem, cały czas zapełnia, natomiast jak najbardziej zapraszamy jeszcze, o każdym mieszkaniu możemy rozmawiać. To dopiero proces promocji ruszył. Budynek ma zająć miejsce starego baraku z 1910 roku, w którym dziś działa jedynie punkt wymiany opon. W 2010 roku deweloper wygrał przetarg i zapłacił za niego miastu blisko 1,5 miliona złotych. Oferta targów łączy często tradycję z nowoczesnością. Z jednej strony buduje się w gotyckim Toruniu i okolicach, firmy mają często 20-letnie doświadczenie w branży, a z drugiej powstają tu nowoczesne osiedla budowane w technologii XXI wieku. Jak łączyć tradycję z nowoczesnością i czy jest to w ogóle możliwe? Tak naprawdę niedawno obchodziliśmy 25-lecie, także siłą rzeczy przez tyle lat zostało wybudowanych dużo mieszkań w wielu miejscach, tak jak Pan powiedział, odważnych. Na przestrzeni tych 20 lat albo ostatnich 10 lat przede wszystkim jakość materiałów budowlanych używanych do budowy, jakość wykończenia, staranność wykończenia, chociażby współczynniki przenikania ciepła, to jest wszystko cały czas aktualizowane, podnoszone w górę, a wszystko po to oczywiście, żeby mieszkańcom mieszkało się wygodniej, przyjemniej i w przyjemniejszym otoczeniu. Proponujecie ludziom mieszkania, domy, apartamentowce? Budownictwo wielorodzinne, także był taki epizod z domkami jednorodzinnymi. Mieliśmy po prostu takie odważne grunty, o których mówiliśmy, na których można było domki jednorodzinne wybudować. Natomiast zdecydowanie to jest budownictwo wielorodzinne, apartamentowce, pełen przekrój oferty od mieszkań, że tak powiem, półki cenowej średniej do tej najwyższej. Zdawałoby się, że ten toruński rynek nieruchomości kurczy się, bo wielu inwestorów, wiele firm wychodzi z budowaniem już poza granice miasta. Tego pięknego miasta, ciekawego, aczkolwiek pewnie też i trudnego do wielu realizacji. Myślę, że to może wynikać również z tego, że Toruń jest miastem, które ma ograniczone jakieś granice swoje i te grunty po prostu zaczynają się kończyć. Nie jest łatwo znaleźć w tej chwili ciekawy teren pod budynek wielorodzinny. Nie jest sztuką kupić
no, coś nieciekawego, a później oferować to na rynku. No, najważniejsza jest jednak lokalizacja. Ofertę budowanych mieszkań na wynajem przedstawiło mieszkańcom Torunia toruńskie TTBS. Firma z 15-letnią historią, wiele obiektów spod skrzydeł TTBS-u w Toruniu powstało. Tak. Około ponad 50 budynków w Toruniu, poza tym w Lubiczu oraz w Kędrzy. Ile rodzin zamieszkało? Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy z tymi ostatnimi budynkami, które oddaliśmy w tym roku, około 1250 rodzin. W tej chwili rzeczywiście są to głównie młode małżeństwa, które no, chcą gdzieś zamieszkać. Nie stać ich głównie na kredyt, więc wynajmują mieszkania u nas, spłacając 30% partycypacji kosztów budowy. Wśród ofert nie zabrakło działek inwestycyjnych, mieszkań i domów oraz nowych osiedli o niskiej zabudowie, z windami, z miejscami parkingowymi i piwnicami pod budynkami. Osiedla powstają nie tylko w aglomeracjach miejskich, ale również poza miastami, takimi jak Toruń i Bydgoszcz. Organizatorem toruńskich targów nieruchomości w Centrum Targowym Park były Targi Toruńskie. Więcej informacji na stronie targitoruńskie.pl.